Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak się składa kotłownie na pelet. Mamy tutaj kocioł Defrol Gamma 10 kW. Tutaj będziemy mieli bufor ciepła i zasobnik Cospela. Za chwilę pokażę Wam poszczególne elementy, co jak będzie mniej więcej złożone, a efekty oczywiście będziecie mogli zobaczyć na końcu. Kotłownia prezentuje się o tak. Tu mamy zasobnik po jednej stronie kociołka. Tu mamy właśnie cały zasobnik na pelet, kocioł. I tu będzie bufor stał tutaj w tej wnęce. Zaraz sobie go tam wsunę, go już bardziej pod koniec albo do mierzenia. Tu już mam gotowy zestaw przygotowany wcześniej z termostatycznym zaworem trójdrogowym na ochronę powrotu, pompkę na powrocie. Najlepiej, pamiętajcie, najlepiej na powrocie pompki stosować, bo to wydłuża ich żywotność. Silniki się nie przegrzewają. I tak. Ogólnie będę stosował pompy Lowara. To jest moje odkrycie roku. Bardzo fajne pompy. I no, tutaj oczywiście żelastwa trochę jest. Powoli będę sobie tu składał. Jakieś urywki będę dokręcał, więc obserwujcie dalej. Kotłownia sama w sobie będzie składana z rur stalowych, gwintowanych. Mam tu już odpowiedni sprzęt. Oczywiście Rigid 700, najlepsza gwintownica. Ciężka, ale nie do zdarcia. Tutaj mam zestaw Remsa. I ktoś tutaj może się ucieszyć, że Remsa używam. Taki Danielek jeden. W sumie to pozdrowienia do Holandii. Mam tutaj zestaw do robienia nypli. Krótkich odcinków. Bardzo pomocna rzecz. W czasie, jak mamy niedostatek nypli, że nawet nypel, mufa i nypel się nie zmieszczą, to robimy sobie taki odcinek gwintu, jaki chcemy. No, tutaj oczywiście olej do gwintowania. Rurka, tutaj będzie zbierały się wióry wszystkie. I zaraz robimy ogień maszyną naszą. Oczywiście przy gwintowaniu pamiętamy zawsze o dobrym smarowaniu. Mamy tutaj, zawsze są od producentów przygotowane jakieś specjalne płyny czy oleje do gwintowania. Remsma, chyba Sanitoli Special. Tutaj Rotenberger ma Ronola. Rigidy też tam coś mają swojego, jakieś tam nazwy, no ale wszystkie ogólnie te czerwone to są zazwyczaj przeznaczone do wody pitnej, bo one się wypłukują i wtedy widać, jak zbielają wodę, takie różowa bardziej się robi, różowo-biała, coś w tym stylu, i wtedy wiadomo, że jak już czysta woda leci, to nie ma tego w układzie, bo to jest takie na bazie oleju, to już one no tylko do instalacji technicznych CO czy coś w tym stylu. No, ekspresowo działa ta maszyna. Gwincik zrobiony, zaraz wycofam ją i będę badał, ile tam mi gwintu potrzeba, bo mi się przyda tutaj jeden taki odcinek gwintu, żeby połączyć powrót z tym tutaj zestawem. Ale tutaj jeszcze będzie odpowietrznik. Nie odpowietrznik, ten zawór bezpieczeństwa. Kolano, i tutaj się zbliżymy do ściany. Z tym powiesimy to właściwie na ścianie. No i tutaj wadarza, później wyżej będzie właśnie z zasilania wyjście w stronę ściany, wyjście do góry. Tutaj będzie trójnik do tego. Trójnik do zaworu bez tego ochrony powrotu, no i zasilanie powrotem do tego, do bufora. Tak jak mamy tutaj o wyjścia. Ogólnie to był stary zasobnik CW, ale klient sobie kupił taki. Cóż, będzie miał emaliowany w środku, no dostosuje się. Nie ma wężownicy, więc da się to ogarnąć. Fajny kociołek ten Defro. Dobra, idę dalej gwintować. Teraz pokażę Wam, jak się dorabia nypelka. Na tym uchwycie, tak jak ten, zakładamy na ten wieloklin
stroną gwintu. Tutaj mam akurat, tu jest długość gwintu plus 1 cm, żeby był jakby taki nypelek. To tak, wkładamy tutaj i tutaj dokręcamy. Wtedy tu się to rozpiera i ten wieloklin utrzymuje nam rurę w środku. Dzięki temu możemy zrobić, a to całe jest takiej średnicy jak rura, więc jak narzynka wchodzi, to wejdzie, cała wam wejdzie narzynka na to. Nie gdzieś nie zablokuje, tylko można dorabiać sobie nypelki, jakie się chce, tak naprawdę. Teraz pokażę wam efekt. Ja idę dalej. Mam nałożoną teraz gwintownicę. Ona ledwo już załapała rury. Ledwo. I już widzicie, już tutaj praktycznie wychodzi z tej strony. I to właśnie umożliwia takie króciutkie nypelki robić. Bardzo pomocne. Tu akurat REMS to brawo. Nypelek gotowy. Pokazałem wam co i jak, dlatego mam nadzieję, że moje starania, czas docenicie lajkiem, subskrypcją i komentarzem pozytywnym, mam nadzieję, w sekcji komentarzy. A ja tu dalej sobie będę składał. Mamy piękną pogodę, słoneczko świeci, cieplutko, działamy. W dzisiejszym filmie trochę wam trików pokażę, bo jakiego sprzętu używam. O, widzieliście radełkownicę. Niektórzy pewnie już znają, ale super sprawa do gwintów, żeby nie skrobać, bo żeliwne, tak jak te, to prawda stożkowe, można by nie skrobać. Długo też nie skrobałem jakieś te. Ale jak mam tu maszynkę, to mogę je robić, bo zwykłym brzeszczotem tak żeliwnego nie zaskrobiemy, a tym to takie fajne robi te haczyki. Już to zobaczycie. Kilka ruchów i mamy przejechany ładnie gwint. Pakuła już nam się nie ześlizgnie. Musiałem trochę porozbierać tutaj, żeby się w ogóle zmieścić z wejściem. Na tę chwilę to wygląda tak. Oczywiście jak zwykle kocioł miał inne wyjście, wysokość i zasobnik będzie miał inną wysokość. To tam zrobiłem zawias z przesunięciem lekkim. No tu koncepcja była inna na to, ale długość nie pozwalała inaczej, więc tam po prostu kolanko wstawiłem, zawór trójdrogowy i powoli idziemy do przodu z instalacją. Jeszcze parę gwintów i by było skończone. Tak naprawdę. Dzisiaj kolejny dzień składania kotłowni. Jest strasznie parno. Widać w to zresztą po mnie. W nocy padał deszcz, a teraz przygrzało, więc jest taka paruwa. Jak widać, tutaj sobie rury wyprowadzam. Co tutaj z tyłu jestem? A, dobra. Tu sobie robię obejmy. Będę szedł nad drzwiami. O tam o. Do tyłu aż. Później przejdę jakoś tutaj jeszcze do tego zasobnika. A tak o, to chciałem wam pokazać nowy nabytek, który niedawno kupiłem. Kupiłem sobie gradownik. Prawda używka, ale w bardzo dobrym stanie. Nie chciałem już przepłacać za nówkę. Nówka kosztuje około 500-600 zł. To kupiłem za 150. Bardzo fajny. Chyba to jest do 2 cali. Jak widzicie, tutaj po cięciu robi się taka faska, która najlepiej, żeby się nie oberwała w instalacji. Tego zakładamy sobie. Kilka razy młynkujemy. I nie ma faski. Czekajcie, złapię ostrość. No nie chcę złapać. Dobra. Jeszcze trochę z zewnątrz. O, od
razu lepiej wygląda to. No nie chcę złapać ostrości, no. O, teraz. Dobra, później. No ale taki owce kupiłem. Jest na wkrętarkę, można go nałożyć, więc fajnie. Przeoszczędzi ruchów nargarskiem. Siemaneczko, dzisiaj kolejny dzień robienia kotłowni. Wczoraj się szybko zwinąłem, bo deszcz zaczął padać. Byłem mokry w sumie od deszczu, a dzisiaj jestem mokry, bo się upociłem normalnie jak prosiak w tropikach. Pogoda. Pogoda istnie tropikalna, jest 20 parę stopni, deszcz pada, no nie ma jak z człowieka odparować. Jeszcze dziś teraz w takim zakątku sobie, zakątku, po prostu w zakamarku skręcałem, połączyłem no już bufor z tym kociołkiem, zostawiłem wyjścia na zawór schładzający, zawór bezpieczeństwa będę robił w drugim tym, jakby wyjściu z kotła, nawet zrobię sobie. I tak muszę tam zakorkować, bo ma po dwa wyjścia ten kocioł, to z jednej strony zrobię zawór bezpieczeństwa, z drugiej zrobię ten. A na dole sobie zrobię wyjście do przepony, czy coś w tym stylu. No to zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Trochę bajzelek, jak to u mnie bywa. Zawsze przy robocie jest bajzelek, ale najważniejsze, że na koniec jest czysto i wszystko działa. No to zaraz sobie pokażemy, jak to wygląda. No i o, będę dalej sobie skręcał i pocił. Muszę uzupełnić płyny, bo to tak jest duszno. O Jezu, mam grubą koszulę. Co prawda na krótki rękaw, ale i tak. A, jeszcze dżinsy, kamasze. To jest normalnie koszmar. Taka pogoda nagle się zrobiła. Parno. O Jezu. Jak was nie zmyli, to nie jest od deszczu. Teraz się tak zlałem normalnie, że... Dobra, to omawiamy kotłownię. Jak mówiłem, połączyłem już kociołek z buforem. Jak widzicie, tutaj są elementy łączone na śrubunki, bo inaczej by się i tak nie dało zrobić. Tu przed samym trójnikiem mamy do zaworu schładzającego wyjście. Stawię tamten. No, zawór schładzający. Będę musiał po prostu redukcję jeszcze wkręcić z sala na 3/4. Kawałek się odsunąłem od komina, bo tu wiadomo, komin. Komin wychodził, tutaj się będzie łamał. Tak o. I tutaj blisko nie chciałem nigdzie dawać, bo podłączenie będzie z jakiegoś alupeksa. Pewnie. No i tam wiadomo, jakiś reduktorek pewnie będę musiał wstawić, coś w tym stylu, albo może i reduktor starczy, ten co będzie przy filtrach. No ale mniejsza z większą, bo będzie po prostu na peksach podłączony do reszty instalacji, bo tu nie będę już się stalą bawił, bo tam tu ten na dole będzie miał być, jak on się nazywa? Zawór bezpieczeństwa, ale to będzie włączenie się właśnie tego dopełniania z schładzającego. A tutaj jest korek jeden plastikowy i tam drugie wyjście, bo są zdublowane po dwóch stronach jakby kotła. To tu dam na zawór bezpieczeństwa wyjście, redukcji wyjście na zawór bezpieczeństwa, a tam dam ten do przepony na dolnym, albo w ogóle tam belkę zrobię taką, że i zawór bezpieczeństwa i przepona będzie szła. A to zakorkuję, jeszcze zobaczę. No tutaj wiadomo, takie zabawy, cudawianki z tego, z stali. Tutaj no, cały ten zestaw. Pompa owinięta jest w streczu, żeby nie uszkodzić tam czegoś, albo po prostu nie zalać syfem jakimś. Ogólnie ten cały bufor tutaj to był stary zasobnik ciepła, znaczy ciepła CW. No ale nie ma tej wężownicy, dostosuję go sobie jako bufor. Tutaj będą jakieś zakorkowane te wyjścia. No jakoś to tam ogarnę. Tu może zrobię w ogóle wyjście na wodę zimną do ogrzania wody.
Tutaj tak warstwowo będzie się ustawiała woda. No i to tak będzie wyglądało, no. Ten, co ja tu mam gadać. Teraz zobaczycie. No, tutaj będzie odklewione, jest teraz tutaj wyjścia rur, zasilanie i powrót. Będzie szło sobie po ścianie i tam wyjście jakieś sobie porobię. No tutaj możliwe, że nawet stąd zrobię wyjście, bo tu jest korek taki chyba 1,5 cala za nodą. To by była anody do śmieci, a zrobię sobie wyjście na pompy. Zrobię tu jedną, drugą pompę obiegową, no, na wodę i na centralne. To będzie z samej góry brało wodę, czyli najcieplejszą. I tam później sobie wróci. Jedno jest celowe wyjście na dole. Znaczy dwa są na dole, to tam jest powrót od kotła i do kotła, znaczy i będzie tam od instalacji, a wodę tam 10 cm wyżej, tam na 3/4. Tutaj aż tak nie musi być na calowych rurach poprowadzone, bo wyjścia mamy do wężownicy 3/4. Do pompy mamy też tam 3/4, to może i rurę walnę 3/4 i będzie gites, bo po co aż tam dawać taką calową rurę. No ale jak będzie, jak calówka mi starczy, to i z calówki zrobię, no, ewentualnie. Fajny kociołek Defro Gamma. Wszystko nawet komponuje się. No tutaj taki bajzelek z materiałami. Tu jeszcze jest ścianka nieskończona. O, tutaj jest wyjście zimnej wody, bo wodomierz jest po drugiej stronie budynku. To tutaj zrobię jeszcze skrzynkę z filtrami wstępnymi, reduktorem. Tu będzie prawdopodobnie jeszcze umywalka. I to tak wygląda, no. Będę wam po kolei tam coś dogrywał. Na razie wstępnie podłączony jest kociołek z buforem, więc jakoś to idzie. O, no to widzimy się później, narka. Malutka aktualizacja. Mam tu połączony już powrót z tyłu. Wejście tam jest połączone. Tutaj będzie w trójniku odpowietrznik. Tam będzie wyjście tutaj do grzejnika, który jest jeden w pokoju. A tu od góry wyjście, na samej górze jest wyjście do centralnego. To zaraz będzie pionowy odcinek też trójnikiem na odpowietrznik. A na dole będzie wyjście do zasobnika CW. No i tak o. Gorąco znowu dzisiaj. To tak leci sobie. Teraz będę gwintował. Maszyna idzie jak dzika. Dobra, jedziemy. Przyszedł czas na mały upgrade'ik. Dobra, tak jak widzicie, jest tam wszystko połączone. Chociaż nie wiem, czy to nie dogrywałem wcześniej. Wyprowadziłem już tu wodę ciepłą, zimną. Tu naczynko przeponowe. Cały zestaw. Zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny. Te sprawy tam wiadomo co. Tutaj będzie sprzężone z tą z powrotem od wężownicy, żeby zrobić napełnianie instalacji. A dzisiaj ogólnie teraz robię wielkie sprzątanie, żeby pomalować te wszystkie rury co i kształtki, co są obskrobane. Później się zajmę tym, no jak to się nazywa, tam dopełnianiem, znaczy składzaniem. Poprowadzę tutaj górą przewód aż tam i później tu na dół, bo jeszcze muszę tam wpiąć na dole zawór bezpieczeństwa do kotła i przeponę, którą rzucę gdzieś w tym miejscu na ścianie. Leży ogólnie tam, dlatego będzie tutaj, niedaleko od tej. Tam na dole zawór bezpieczeństwa będzie i przepona wpięta, na górne wyjście zakurkujemy, bo i tak nie będzie potrzebne. I tak to wygląda, no. Tutaj posprzątane, teraz tu woda ciepła, zimna, będzie tutaj umywalka taka gospodarcza. A tutaj będzie, no tutaj te ciepła, zimna, powrót, zasilanie. Tu ciepła, zimna też woda, tu muszę później się przepiąć za ścianą. Trochę będzie zabawa, ale to już zostawię na jeden cały dzień. Przyjadę tutaj,
to ogarnę, to bo trzeba zakręcić wodę na domku, przepiąć się ze wszystkim. No ale to musi być wszystko, wszystko gotowe, żeby... No żeby było, no po prostu. A, bo tu będzie jeszcze ten filtry wody. Takie. Mam już reduktor podpięty. Filtry, cały bypass zrobiony. Tylko wystarczy tu zawiesić. Muszę konstrukcję jakoś zrobić, bo tu będzie zabudowa jeszcze z GK, dlatego muszę zrobić jakąś konstrukcję, żeby uwiesić te filtry gdzieś w tym miejscu. No mniej więcej. Może nie aż całkowicie pod sufitem, bo tam miejsca nie będzie, żeby zawiesić, ale jakoś wyżej, bo tutaj w tym miejscu ma stać później pelet składowany ma być, więc tak to wygląda. Teraz sobie odstawię ten zasobnik. Wejdę, posprzątam tam za kotłem. Pomaluję rury. I chyba złożę nawet komin. Albo może komin później złożę, jak ten. Jak już te podłączę. Schładzanie. No, do narciarz. Do potem. Dzisiaj oficjalnie zakończyliśmy montaż kotłowni na kocioł Defro Gamma 10KW. Tak to się prezentuje. Kociołek właśnie został jakieś 3 godziny temu odpalony. Wszystko ładnie chodzi, grzeje, hula. Grzejniki ciepłe. Oczywiście na razie jeszcze wygrzewa bufor, ale ustawione zostało tak, że już powoli wygrzewa grzejniki. Więc no, teraz będę kończył ten film w końcu. I osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Ale teraz jeszcze pokażę, jak to się wszystko prezentuje. Tu mam zawory zimnej, znaczy filtry zimnej wody, reduktor, bypass. Tutaj za ścianą idzie instalacja ciepłej, zimnej wody i ogrzewania. Tu mamy zasobnik Cospela 140 litrów. Tak się prezentuje kotłownia z jednego rogu. Pompki są. Kociołek. Klient tutaj sobie zamontował awaryjne zasilanie w razie braku prądu. Tutaj mamy jak na Titaniku zegar. Zawór schładzający. Tam mamy pompę obiegową małego obiegu. Tutaj mamy buforek 400 litrowy. Instalacja około 600 litrów pojemności, zalana inhibitorem, odpowietrzone. Teraz tylko patrzeć, obserwować. Któregoś dnia tylko przyjadę, tutaj sobie doizoluję wełną, rury stalowe i będzie cycuś, glancuś. Tak więc na jakiś czas się żegnam z tą kotłownią. Będę baczniej obserwował, czy nic się z nią nie dzieje. Chociaż w sumie nie ma prawa co się nic dziać. Więc dzięki za uwagę. Cześć.